Warszawskie inwestycje. Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Co tutaj się wydarzyło na Lazurowej i co jeszcze będzie realizowane? Przebudowujemy fragment ulicy Lazurowej pomiędzy ulicą Górczewską a trasą S8. Jest to odcinek, na którym powstaje druga jezdnia, ale to troszkę zbyt mało, żeby określić tę inwestycję, bo tak naprawdę przebudowujemy ten odcinek drogowy całkowicie. Powstały obustronne chodniki, chodniki dla pieszych, których budowa jeszcze trwa. Powstają rozwiązania dla ruchu rowerowego i oczywiście będziemy także realizowali projekt zieleni. Ten projekt zieleni przewiduje posadzenie między innymi 95 drzew, a odcinek drogi jest dość krótki, bo to jest 500 metrów, czyli zazielenimy tę drogę. Poza tym oczywiście rozwiązania dla ruchu pieszego, które wprowadzą nam większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Powstanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Narwik z ulicą Lazurową. Będą właśnie przejścia bezpieczne przez dwujezdniową, bo tak, w takim kształcie ta droga będzie po przebudowie przez dwujezdniową ulicę Lazurową. A zatem kończymy tym odcinkiem budowę bardzo ważnej drogi, która powstawała w ostatnich latach w Warszawie. Ona roboczo nazywała się ulicą Nowolazurową. Budowaliśmy ją od Alei Jerozolimskich i właśnie miała nam ona połączyć południowy odcinek drogi ekspresowej obwodnicy Warszawy z odcinkiem zachodnim. I te ostatnie 500 metrów ulicy Lazurowej, to jest właśnie ta kropka nad niej, to jest zakończenie budowy tej ważnej arterii. Dalej inwestycja w kierunku Bielan nie będzie teraz realizowana. W tej chwili kończymy budowę tej ulicy na trasie S8 i w wieloletniej prognozie finansowej miasta w tej chwili przynajmniej nie mamy zadania, które umożliwiałoby kontynuację budowy drogi w stronę północną. Tutaj przy ulicy Górczewskiej powstaje rezerwat na wiadukt. Kiedy ten wiadukt może powstać? W tej chwili nie ma takiej potrzeby, żeby budować ten wiadukt. W związku z tym nie jest on elementem realizowanej inwestycji, ale oczywiście tereny wokół się rozbudowują. To, co w ogóle zaistniało nawet w ostatnich latach, ta ilość zabudowy mieszkaniowej, która się tutaj pojawiła, jest naprawdę spora i ta tendencja jest cały czas widoczna. W związku z tym trudno wykluczyć, że w przyszłości tego typu wiadukt nie będzie tutaj budowany. Natomiast w tym momencie potrzeby jego budowy nie było i ten projekt, który realizujemy, nie przewiduje budowy wiaduktu. Dobrze, to inna inwestycja, trasa Łazienkowska powstaje. Jak tam wygląda sytuacja i kiedy samochody będą mogły już pojechać po obydwu nitkach? Prace przy przebudowie trasy Łazienkowskiej w rejonie Parku Agrykola przebiegają bardzo sprawnie. Widać już duże zaawansowanie robót przy budowie drugiego z wiaduktów. Wspólnie z wykonawcą i nadzorem staramy się zakończyć budowę drugiego wiaduktu jeszcze w tym roku, pomimo tego, że umowa mówi o marcu 2024 roku, czyli jest szansa, że uda się wcześniej zapewnić przejazd trasą Łazienkowską już tej pełnej szerokości. Oczywiście prace trwają także pod tymi wiaduktami, które są w trakcie przebudowy. Dotyczą one rejonu Ronda Sedlaczka. Tam mamy w tej chwili taką czasową organizację ruchu, przejazd wahadłowy. Chcielibyśmy jak najszybciej oczywiście też usprawnić właśnie ruch w rejonie Ronda Sedlaczka. Już na rondzie częściowo została ułożona nawierzchnia. W najbliższych tygodniach chcielibyśmy tę zachodnią część ronda otworzyć i wtedy ten ruch mógłby powrócić w dwóch kierunkach pod właśnie przebudowywane wiadukty trasy Łazienkowskiej. A kiedy może ruch rowerowy pojawić się już na nowych wiaduktach? Jeśli chodzi o udostępnienie wszystkich elementów wiaduktu, tutaj jeszcze musimy chwilę zaczekać. To zobaczymy, na jakiej zasadzie będziemy mogli dopuścić do ruchu te nowe, wybudowane wiadukty. Uzgodnienia z nadzorem budowlanym jeszcze przed nami. Zobaczymy, czy będzie to warunkowe, czy będzie to dotyczyło już całego obiektu. Z całą pewnością będziemy się starali, aby jak największa część tych nowych obiektów była już udostępniona. I rzeczywiście ich częścią jest również ciąg pieszo-rowerowy, czyli takie rozwiązanie, które wcześniej nie funkcjonowało, nie było zapewnione właśnie na trasie Łazienkowskiej w rejonie Parku Agrykola. Jak wygląda sytuacja po drugiej stronie Wisły przy przebudowie?
równolegle do prac, które toczą się na trasie Łazienkowskiej w rejonie Parku Agrykola, rozpoczęliśmy przebudowę wiaduktów trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie. Prace rozpoczęły się od rozbiórki wiaduktu północnego. Ten wiadukt jest już w zasadzie rozebrany, zostały jeszcze ostatnie elementy, które znajdują się w ziemi, ale poza pracami związanymi z rozbiórką starego wiaduktu już prowadzimy prace związane z budową ekranów akustycznych, bo to także ważne elementy inwestycji. One będą wybudowane na całym odcinku Alei Stanów Zjednoczonych od ulicy Międzynarodowej do ulicy Bajońskiej, czyli wcześniej mieliśmy na trasie Łazienkowskiej na Saskiej Kępie wiadukty jedynie na, przepraszam, ekrany jedynie na wiaduktach, natomiast po zakończeniu trwającej inwestycji pojawią się one także wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych. Będą to ekrany głównie przezierne, tak aby jednak to światło było zapewnione, żeby nie zaciemniały nam obszaru, który się będzie znajdował za nimi. I prace przy ekranach akustycznych w tej chwili dotyczą palowania, prac przy fundamentowaniu pod te ekrany, więc na całym odcinku, który został wyłączony z ruchu tej jezdni południowej Alei Stanów Zjednoczonych, możemy dzisiaj zaobserwować już toczące się intensywnie prace. Jeszcze pytanie na temat nowego wiaduktu, który ma powstać nad linią kolejową w Rembertowie, ulicy Chełmżyńskiej. Jak tam wygląda sytuacja? Kiedy mogą się rozpocząć prace budowlane? W tym tygodniu otworzyliśmy ofertę w przetargu na budowę wiaduktu w ciągu ulicy Chełmżyńskiej nad linią kolejową. Jest to wiadukt, który znajdzie się na terenie dzielnicy Rembertów i bardzo usprawni komunikację w tym rejonie miasta. Przede wszystkim umożliwi nam on zlikwidowanie przejazdu przez tory, czyli ten taki przejazd w terenie, który obecnie mamy i w związku z którym powstają duże korki na ulicy Chełmżyńskiej. To rzeczywiście już zniknie. Będziemy mieli nową przeprawę nad linią kolejową. Sam wiadukt będzie miał długość około 140 metrów, ale będzie on fragmentem drogi o długości około 700 metrów, czyli powstaną dojazdy, zjazdy z wiaduktu, tak aby można było w pełni korzystać z tej przeprawy. Budowa wiaduktu potrwa 20 miesięcy od podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą. W postępowaniu przetargowym wpłynęło do nas 10 ofert. Przed nami bardzo ważny etap, czyli sprawdzanie tych ofert, weryfikowanie i następnie oczywiście wybór najkorzystniejszej oferty. Chcielibyśmy, aby to podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło jeszcze w tym roku. Czy oferty mieszczą się w budżecie przewidziane na tą inwestycję? Z 10 ofert, które wpłynęły, aż 9 mieści się w środkach, które przeznaczyliśmy wspólnie z drugim inwestorem, którym jest PKP PLK SA na budowę tego wiaduktu. Kolejarze jeszcze planują PKP PLK budowę w tym rejonie przystanku kolejowego. Czy będzie możliwość budowania schodów z wiaduktu właśnie na ten przystanek? Konstrukcja wiaduktu, który powstanie w ciągu ulicy Chełmżyńskiej nad linią kolejową, pozwoli w przyszłości dobudować schody prowadzące na nowy przystanek kolejowy. Dobrze, to jeszcze pytanie na temat wiaduktów na dalszej trasie tej linii kolejowej w Rembertowie i Wesołej. Mają też powstać wiadukty lub tunele. Kiedy możemy spodziewać się, że tam coś może ruszy? Projekty obydwu tuneli, tego w Rembertowie i w Wesołej, zostały już przygotowane. W tej chwili trwają postępowania związane z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokładnie w przypadku wiaduktu w Rembertowie czekamy na tę decyzję. W przypadku Wesołej jedną z koniecznych decyzji, tę najważniejszą, już mamy. Możemy w związku z tym przystępować do, jako miasto, do podpisywania umowy z PKP PLK, umowy realizacyjnej określającej warunki współfinansowania budowy tego tunelu. Czy jakieś mniej więcej lata chociaż budowy albo podpisania przetargu na budowę? Ten termin realizacji tych obiektów będzie nam oczywiście wynikał z umowy realizacyjnej, którą trzeba podpisać z PKP PLK SA i ta umowa jest takim elementem, który będzie nam warunkował w ogóle do, jakby przystąpienie do realizacji, do budowy tych obiektów. W przypadku wiaduktu w ulicy Chełmżyńskiej również taka umowa została zawarta. Przewiduje ona, że po połowie PKP PLK SA i Miasto Stołeczne Warszawa finansują budowę tego obiektu. Dobrze, ostatnie pytanie. Obwodnica śródmiejska po stronie praskiej cały czas nie powstała. Czy wiemy coś na temat budowy planowanej tejże też inwestycji?
W przypadku tej inwestycji musimy podkreślić, że czas wydawania decyzji środowiskowej był wyjątkowo długi. My tę decyzję środowiskową otrzymaliśmy jako inwestor po ponad 5 latach od złożenia wniosku. To dla tak dynamicznie rozwijającego się miasta jak Warszawa jest bardzo długi czas. To jest też czas, który powoduje, że po otrzymaniu tej decyzji oczywiście mogliśmy wznowić prace projektowe, ale musimy także przeanalizować niektóre elementy tej inwestycji i tutaj decyzje w tej sprawie dopiero będą podjęte. Czy wszystkie te założenia, które były w 2017 roku, kiedy składaliśmy wniosek o decyzję środowiskową, są nadal do utrzymania, są możliwe do realizacji, bo miasto nie stoi w miejscu, miasto się rozwija. Natomiast to trzeba podkreślić, że był to wyjątkowo długi czas oczekiwania na decyzję, która jest najważniejszą, jeśli chodzi o proces projektowania, przygotowywania tak dużej inwestycji, jaką jest budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. Czy ta inwestycja może powstać jeszcze w tej dekadzie? Jest jeszcze za wcześnie, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie. Zaczekajmy jeszcze na te takie ostateczne decyzje, które tutaj oczywiście musimy podjąć wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję. Dziękuję.